Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w drugiej odsłonie naszego programu. Rozmawiamy o tym, kto grilluje polski rząd. Wcześniej zastanawialiśmy się na temat roli Kataryny Barley, w co gra pani wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, a teraz pytamy, kto grilluje polski rząd, bo pewnie ten katalog nazwisk będzie tutaj zdecydowanie szerszy. A z państwem i ze mną są Aleksandra Rybińska, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl. I Marek Budzisz, analityk, ekspert do spraw zagranicznych, również publicysta tygodnika sieci, również portalu w polityce.pl. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Drodzy państwo, kto grilluje polski rząd? No można powiedzieć, że pytanie powtarza nam się przez kilka lat. Możemy je stawiać co rok, praktycznie zawsze, kiedy pojawia się jakaś gorąca debata na forum unijnym. Wcześniej pytaliśmy o Katarinę Barley. A co w przypadku, kiedy inne organy unijne, przedstawiciele innych organów równie krytycznie podchodzą do tego, co dzieje się w Warszawie? Olu, czy można mówić o jakichś odosobnionych przypadkach, o jakichś pojedynczych wyskokach takich osób jak Barley, jak wcześniej Schulz, Timmermans i tak dalej, i tak dalej? Czy może jest to po prostu coś, z czym musimy się liczyć na co dzień w tych warunkach, w jakich przyszło nam się borykać na forum zagranicznym, na forum unijnym? No cóż, Marek przed przerwą mówił o kwestii tego, czy nie wypadamy źle, bo tutaj będąc w jednym bloku z Węgrami. W ogóle nie o to chodzi. Właśnie chodzi o zasady, a te zasady dotyczą tego, czy Unia Europejska będzie miała prawo do tego, aby decydować, jakie reformy są przeprowadzane, jakie zmiany są wprowadzane przez polski rząd, jaki mamy system sprawiedliwości. Bo to o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby popierać czy nie politykę Viktora Orbana. Chodzi po prostu o zasady i te zasady mają zostać zmienione. I to na dodatek dosyć arbitralnie. To znaczy Komisja Europejska z jednej strony chce poszerzyć kompetencje. Procedura z artykułu 7 już była takim poszerzeniem kompetencji. I teraz do tego ma dochodzić decydowanie o tym, czy dane państwo przestrzega zasady praworządności. I to jest jakby ta kwestia zasadnicza. Czy my się powinniśmy na to godzić? I myślę, że nie. Po pierwsze, Komisja Europejska nie potrafi sformułować, określić, na czym polega praworządność. I to w taki sposób, żeby było to obiektywne, można powiedzieć bezstronne, w jakiś sposób dotyczące wszystkich państw. A mimo wszystko ten pomysł jest forsowany, czyli ostatecznie nie wiemy, na jakich zasadach będziemy oceniani i tak dalej. W związku z tym o to chodzi. Chodzi o zasady. I tutaj mamy z jednej strony Komisję Europejską, która próbuje na tym temacie coś ugrać dla siebie. My zawsze zapominamy, że unijne instytucje mają jakieś kompetencje i że jak każda instytucja dążą do tego, żeby je poszerzyć. I to jest tutaj jedna zasadnicza kwestia. Oczywiście drugą sprawą jest to, no, że mamy chociażby inne państwa, Francja, Niemcy i tak dalej, które także uczestniczą w tym wywieraniu presji na Polskę, bo im na przykład rząd w Polsce nie odpowiada, to z jednej strony, z drugiej strony mają różne inne interesy, które chciałyby forsować. I jak już mówiłem, to jest bardzo dobre narzędzie, bardzo dobry instrument do tego, że za każdym razem, jak się pojawia debata, jakiś spór w jakiejś innej kwestii, żeby to wyciągnąć. I to jest po prostu niesłychanie wygodne. I dlatego jesteśmy grillowani z różnych stron. I myśleliśmy, że po pierwszej kadencji PiS-u to się zmieni, że wszyscy się jakoś przyzwyczają. A jeśli patrzymy na relacje polsko-niemieckie, no one się w zasadzie nie odmroziły po tej pierwszej kadencji, gdzie można było odnieść wrażenie, że Niemcy przeczekują tą pierwszą kadencję PiS, że czekają na wybory, co się tam rozstrzygnie i że jak już PiS został na drugą kadencję, Andrzej Duda został na drugą, że tam się coś ruszy. Ale tak się nie stało, więc tutaj widzimy, że jednak jest to kwestia tego, kto rządzi w Polsce i o tym jednak powinni decydować obywatele polscy i polski rząd powinien decydować o tym, jaki mamy system sprawiedliwości. Aleksandra Rybińska mówi, chodzi o zasady. Rzeczywiście chodzi tylko o zasady, czy może raczej ten koncert poszczególnych, no może nie mocarstw, ale państw tutaj odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę samodzielną, autonomiczną grę Węgier na niektórych obszarach unijnych, co nie zawsze odpowiadało stronie polskiej. Czy wydaje mi się, że w istocie chodzi tu o zasady, a
ale też chodzi o pewne instrumentarium polityczne. To, co my określamy mianem grillowania, jest pewnym instrumentem politycznym po to, żeby wzmocnić własną pozycję, a osłabić pozycję państwa, które jest grillowane, czyli adwersarza. I w tym sensie Polska powinna po pierwsze mieć tego świadomość, po drugie umieć przeciwdziałać tego rodzaju presji, budując koalicję w sprawach konkretnych i budując też, czy zabiegając, czy używając podobnych narzędzi wobec tych, którzy je nacelowują na Polskę. No bo to jest pewien element, czy pewne instrumentarium uprawiania polityki w Europie. To, że zgadzamy się z pewnym ogólnym poglądem, do czego to może zmierzać, to jeszcze nie zwalnia nas z obowiązku, żeby zabiegać wszystkimi możliwymi sposobami w sposób skuteczny o to, żeby ten finał tu przez Aleksandrę nakreślony nie wyglądał. Dla Polski, dla polskiego rządu zasada powinna być jedna, mianowicie powinniśmy się kierować polskim interesem narodowym, a polski interes narodowy nie oznacza popierania polityki Viktora Orbana. To do tego musimy mieć świadomość. To, że raźniej w grupie i lepiej czujemy się w sytuacji, kiedy jesteśmy nie tylko my pod ostrzałem krytyki, bo możemy liczyć na wsparcie Węgier, no ma też swoje konsekwencje takie, że dość niesprawiedliwie, bo polska polityka jest inna również w wymiarze wewnętrznym niż polityka węgierska, jesteśmy wrzucani do jednego worka. I ja tylko to sygnalizuję i ten problem podnoszę. To nie znaczy, że teraz powinniśmy się kłócić z Viktorem Orbanem, to znaczy, że powinniśmy rozważać stanowisko w konkretnych sprawach i one może być zmienne i rozbieżne. Tak jak stanowisko Viktora Orbana nie zawsze jest zbieżne ze stanowiskiem Polski, bo na przykład Węgry wydają na zbrojenia jeszcze mniej niż Niemcy. Ale my Niemców krytykujemy, a nie Węgrów. Natomiast udział budżetu wojskowego Węgier w relacji do PKB jest jeszcze niższy niż niemiecki, albo na porównywalnym poziomie. I takich przykładów można by bardzo wiele mnożyć, więc to jest zupełnie jakby inna płaszczyzna dyskusji teraz. To może dopytam w takim razie, jak zachować tę elastyczność przy jednoczesnym niekonfliktowaniu się z dotychczasowymi sojusznikami? Wymaga to naprawdę dużej elastyczności. Mówiąc wprost, jak skutecznie lawirować na forum europejskim? No tu zadał mi pan pytanie, na które nie znajduję prostej i krótkiej odpowiedzi. Znaczy, trzeba przede wszystkim poprawić instytucjonalny kształt polskiej polityki zagranicznej. To znaczy przerwać sytuację, która polega na tym, że kilka ośrodków władzy odpowiada za polską politykę zagraniczną na różnych kierunkach. Polityka europejska jest realizowana przez rząd. Polityka wschodnia i polityka amerykańska przede wszystkim jest, wydaje mi się, realizowana przez kancelarię prezydenta. MSZ ma też swoją działkę. Tu są pewne problemy z koordynacją i z uzgadnianiem i ze współpracą tych instytucji. Nawet jeśli wszystkie robią dobrą robotę, bo to nie o to chodzi, że ktoś źle pracuje. Musimy po prostu zbudować nowoczesne narzędzia do uprawiania polityki również w wymiarze europejskim. Jak tych narzędzi nie będziemy mieli, no to niestety będziemy przedmiotem takiego dość ułatwionego tego, co określamy mianem grillowania. A oczywiście, że jesteśmy w trudnej sytuacji. Oczywiście, że polski rząd konserwatywny nie jest lubiany przez lewicową Europę, ale zawsze tak było i poprzednie rządy też nie były lubiane, ale to są pewne realia, z tym musimy się mierzyć. Oburzeniem nie rozwiążemy problemu. Zwrócił pan uwagę na bardzo istotną rzecz, czyli ten podział ośrodków, może nie podział, ale fakt, że kompetencje związane z polityką zagraniczną są rozproszone po różnych instytucjach władzy, bo mamy do czynienia rzeczywiście z ośrodkiem prezydenckim, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Pamiętajmy, że to tutaj właśnie działa minister Konrad Szymański, odpowiedzialny za sprawy europejskie. Można jeszcze dorzucić Senat, który odpowiada za kontakt
kontakty z Polonią, więc naprawdę tych ośrodków odpowiedzialnych w mniejszym lub większym zakresie za politykę zagraniczną jest bardzo dużo. Olu, to ty zwróciłaś uwagę w poprzedniej części właśnie na fakt, że to Kancelaria Prezesa Rady Ministrów odpowiada właśnie za kontakty na tej płaszczyźnie unijnej, na zajmuje się głównie kontaktami z organami unijnymi. I jak się z tego zadania wywiązuje? Czy tutaj nie mamy do czynienia z takim właśnie ryzykiem, że następuje dublowanie pewnych funkcji i prowadzi to do pewnego paraliżu? Jak tutaj doprowadzić do usprawnienia tego mechanizmu, na co zwrócił uwagę pan Marek Budzisz? No, jeżeli kompetencje zostały podzielone, ale chyba zostały między wszystkie te ośrodki, i KPRM zajmuje się polityką europejską tak mniej więcej od początku, w związku z tym ja tego problemu aż w takiej mierze nie widzę. Oczywiście dobrze by było, żeby nie było aż tyle ośrodków zajmujących się polityką zagraniczną. Natomiast nie sądzę, żeby to na aktualną debatę wokół praworządności miało jakiś większy wpływ. Ja myślę, że Polska podejmuje różne starania, żeby zablokować to. Jedną przecież zapowiedzianą przez rząd propozycją było, że Polska po prostu nie będzie ratyfikowała tego funduszu odbudowy, który został uzgodniony na lipcowym szczycie Unii Europejskiej, czyli 750 miliardów euro pomocy dla państw najbardziej dotkniętych przez pandemię COVID-19, które te państwa przecież czekają z wytęsknieniem i która powinna ruszyć jak najszybciej. I tutaj jest jakaś możliwość zablokowania tego, złożenia weta przez Polskę, jeśli rzeczywiście ta dyskusja o praworządność miałaby dalej iść w takim niekorzystnym dla Polski kierunku. Widać już próby niemieckiej prezydencji, żeby troszeczkę złagodzić tę kwestię praworządności, czyli Niemcom jak zwykle jako arbiter zależy na tym, żeby jakoś znaleźć jakiś kompromis. Natomiast no, chociażby ograniczyć się do kwestii korupcji i powiązania tak z unijnymi funduszami, czyli gdyby doszło do jakichś łamania praworządności, które miałyby finansowe konsekwencje dla budżetu, tylko wtedy powinny być jakieś sankcje. To nadal jest dla Polski nieakceptowalne. To już jest naprawdę o wiele łagodniejsze niż to, o czym mówiła pani Barley. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest oczywiście, że należy szukać sojuszników i myślę, że jednym sposobem na znalezienie ich to jest ozmysłowienie naszym partnerom, takim jak Malta, czy Rumunia, czy Bułgaria, gdzie Komisja Europejska przecież także patrzy z rosnącą nieufnością i doszukuje się jakiegoś łamania praworządności, miejscami zresztą zupełnie słusznie, żeby im uzmysłowić, że jeżeli Polska będzie zagrożona różnymi instrumentami, sankcjami, karami, no to każdy może być następnym. Następna może być na przykład Malta albo Rumunia. I że jest tu jakiś wspólny interes w tym, żeby nie dopuścić do powstania takiego mechanizmu. Ja myślę, że to jest tutaj najsensowniejsze pole działania dla polskiego rządu. Mówimy o kontrowersyjnych słowach, mówimy o grillowaniu Polski, a pamiętajmy, że na słowa pani Barley bardzo szybko zareagowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Swoje stanowisko wyraził między innymi europoseł Joachim Brudziński. Może teraz poprosimy o jego wypowiedź. Tu jedyne słowa, jakie powinny paść, to słowa przepraszam. Co to znaczy, że zagłodzić Polskę, zagłodzić Węgry, ale nie w odniesieniu do narodów, tylko w odniesieniu do rządów. Te rządy są demokratyczne. Te rządy są demokratyczne, tylko czy taki apel, takie wezwanie byłego ministra Joachima Brudzińskiego cokolwiek będzie znaczyć w tej rzeczowej dyskusji, jaka będzie się odbywać na forum unijnym? Myślę, że nie będą te słowa wiele znaczyć, co nie znaczy, że trzeba się powstrzymać przed jasnym stawianiem sprawy. No, to już powiedziałem, retoryka pani Barley jest niedopuszczalna. I również z tego powodu, żeby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji, Polska powinna dążyć do tego, co nazywa się pewną strukturą narracyjną, czy pewną maszyną narracyjną, czyli opowiadania o Polsce. Ale też musimy nauczyć się żyć w tej sytuacji, bo to są narzędzia polityczne i przy użyciu tych i podobnych narzędzi politycznych będziemy atakowani. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest państwem, którego potencjał się zwiększa w rodzinie państw europejskich i Polska chce zająć stanowisko lidera Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej. I tu niestety musimy postawić kropkę, ale będziemy kontynuować ten wątek w trzeciej finałowej odsłonie naszego programu. Już teraz państwa serdecznie zapraszam. Zostańcie z nami po krótkiej przerwie.